Mamy za sobą FIBO 2015. Jestem na stoisku Master Sport. Koledzy ze Skarżyska. Tutaj Wojtek właśnie robi plecy. Zaczynamy na maszynie delikatną rozgrzewkę. Przyznam, że po paru dniach, dopiero kiedy nagrywam to ten komentarz, to powiem Wam szczerze, że miałem takie zakwasy na czworobocznym, że dawno takich nie miałem. Tutaj będziecie widzieli zresztą, jak ustawiam łokcie w tej maszynie. Akurat tej pozycji nie posiadam w swoim jeszcze tutaj wyposażeniu, bo mam troszeczkę inną maszynę Olimpa, ale jeśli mi się tylko znajdzie miejsca, a planujemy rozbudowę siłowni na większą w najbliższym czasie, to będzie na pewno w naszym wyposażeniu. Chodzi o to, żeby ustawiać ramiona jak najwyżej w celach tutaj retrakcji łopatek, żeby te łopatki po prostu schodziły się do środka i wtedy jest zaangażowana ta część wewnętrzna, środkowa. No ta, która się najgorzej rozwija. No to akurat w odróżnieniu do ćwiczenia w opadzie jest to troszeczkę inne ustawienie i można tu regulować tym ustawieniem. No w międzyczasie podszedł do nas ze swoimi kolegami Prot Crazer, który na stałe mieszka koło SN. No jest takim naszym stałym współpracownikiem. Zaopatrywał nas tutaj w dietetyczne jedzenie na targach FIBO. Zrobił sobie swoimi kolegami trening taki, można powiedzieć, całkiem niezły. No dużo ludzi się też przewinęło przez nasze stoisko. Dużo firma zawarła jak zwykle dużą sprzedaż. W tym roku poszliśmy głównie na rynek bliskowschodni, głównie Dubaj, gdzie będą zaopatrywane siłownie w nasz sprzęt, bo tutaj już się sprawdził, już pierwsza fala sprzętu została sprzedana do tamtych siłowni. Mam tam też przeprowadzić rekonesans właśnie w celach takiego treningu personalnego. Być może też będą prowadzone kursy tam dla trenerów. No na razie będę jechał jako trener personalny do jakiejś kultowej siłowni. Na razie nie będę zdradzał do jakiej. Zobaczycie filmik w przyszłości, już niedługo. Także no myślę, że targi tym razem były udane pod tym względem, jeśli chodzi o moje prywatne sprawy. Mniej miałem czasu jednak na chodzenie po innych stoiskach, bo droga, którą tam miałem do tych, gdzie były odżywki przez ten tłok, no to tylko raz tam sobie poszedłem, czy dwa na jakieś zakupy. No prawie pół godziny w jedną stronę, więc sama przechadzka to już jest godzina, plus chodzenie po stoiskach, przedzieranie się między ludźmi. No wiadomo, też jakiś swój trening, dodatkowe zajęcia, jakieś tam zwiedzanie miasta, bo tutaj nas gościł kolega z Kolonii, który mieszka już 28 lat i też nas tutaj chciał wszędzie nam wszystko pokazać. No to nie sposób znaleźć na to wszystko siły. No co można powiedzieć jeszcze na temat Master Sportu? Firma się rozwija, wchodzi z nowymi urządzeniami, będą niedługo stacje dokujące z takimi elementami elektronicznymi, że ktoś sobie po prostu będzie wprowadzał trening i nie będzie musiał go zapamiętywać. To jest bardzo dobre rozwiązanie dla kogoś, kto nie ma pojęcia. Ja będę prowadził przygotowanie do takiej stacji, będę rozkładał trening, będzie to połączenie online, czyli każdy z przeprowadzonych treningów będzie jakby zapamiętywany przez stację dokującą i dalej przekazywany i zapamiętywany. Ja będę tam mógł po prostu nadzorować. Kolejno zrobiliśmy tutaj na najszerszy w uchwycie takim młotkowym, można powiedzieć, ściąganie, coś w stylu wiosłowania, no z większym ciężarem. Tu akurat tamtego ćwiczenia zrobiłem 4 serie, tego też 4. No, zawsze to troszeczkę inny trening niż zwykle. Osobiście powiem Wam, że uwielbiam trenować z wolnym ciężarem plecy akurat, czyli wszystkie ćwiczenia w opadzie. No ale w odróżnieniu tutaj
można powiedzieć, że ważne jest ustawienie kręgosłupa, nie tak, żeby się oddalać tu ciałem od tego, żeby za wszelką cenę pociągnąć ten ciężar, tylko żeby ten ruch łopatki był do wewnątrz i wyprowadzony był też, żeby ta łopatka po prostu pracowała, nie tylko ciągniemy to bicepsem. Trochę Darek tutaj mięśniowo-siłowo tutaj to ciągnie, żeby za wszelką cenę to zrobić. No przez stoiska przewijają się różnego rodzaju postacie. No. Fajni chłopcy, niezłe dziewczyny, albo grube dziewczyny, albo brzydkie dziewczyny. No, dużo jest takich malkontentów, którzy oczywiście znajdują największe wady sprzętu. Nie ma sprzętu bez wad, ale są sprzęty, które warto... Tu mamy kolegów z Myślenic, też się przewinęli przez nasze stoisko. Niezła grupa, widać, że chyba tam po Czarnobylu wszystkim włosy wypadły. Chyba jeden tylko został z włosami. Żartuję oczywiście, pozdrawiam chłopaków z Myślenic. Niedługo jestem na kursie w Krakowie, zapraszam na trening do Kaskady. Będzie tam kurs na trenera. Jeszcze zdążycie się zapisać.